i zaprosił na kabaretobranie. Ale wiadomo, Zielona Góra. Samolotem zresztą przyleciałam. Także bardzo się cieszę, ale ja proszę sobie nie myśleć, że ja tutaj nie przejrzałam organizatorów, bo ja doskonale wiem, o co chodzi. Bo proszę Państwa, na scenie jest tak, panują takie zasady jak w myślistwie, że taką sztukę odstawioną od stada po prostu łatwiej odstrzelić. Ale ja się nie dam. Często tak wchodzę na scenę, tak jest zawsze, od 15 lat, to sobie myślę, że przecież tak naprawdę ja mogłam prowadzić normalne życie. Ja mogłam pracować w domu albo w biurze, mogłam mieć trójkę dzieci, albo być wykolejeńcem, na przykład nic nie robić. A tymczasem, proszę bardzo, z dyplomem polonisty wylądowałam na estradzie z wizytówką perlistego śmiechu. No i z tym zębem czasu, jak to jest. No właśnie, no i jeszcze poza tym właśnie jestem jako taki typowy przykład desperata, który może zrobić wszystko, aby tylko nie uczyć w szkole. No więc zaczęłam może tak bardzo osobiście, no bo tak bardzo chciałam się osobiście z Państwem po takiej dłuższej przerwie przywitać. Ale tak może do meritum przejdę. Mówię teraz tak bezładnie, prosto z głowy, czyli z niczego, ale Państwo są świadkiem tego wydarzenia. Ale przejdźmy do meritum. Ja się dzisiaj przygotowałam. Przygotowałam dla Państwa bardzo sympatyczną piosenkę. Będzie ona o miłości w kuchni. No właśnie, to jest tak, że ten mężczyzna ją zostawia. No i właśnie ten mężczyzna. Myślę, że powinnam Państwu pewną rzecz powiedzieć. Otóż zdarzyły się takie okoliczności. Ja byłam teraz na wakacjach i miałam takiego miłego narzeczonego. Ponieważ było bardzo miło, to takie ostrzeżenie dla nas, dla pań. No chciałam tak nawiązać bliższy kontakt. Ja mówię, to może przedstawiłbyś mnie już swojej rodzinie. Powiedział, na razie to niemożliwe. Boże, nas z dziećmi wyjechała na wakacje. Drogie panie, wakacje wciąż trwają, uważajmy. No i tak, to więc wracając do tej piosenki. A nie, albo jeszcze coś powiem. Jak już się rozkręciała, lubię mówić. Mam przyjaciółkę, Alinę. Bardzo jesteśmy ze sobą blisko. I ostatnio mi powiedziała, że poznała właśnie nowego mężczyznę. Więc mówię, kto to? No mówi, profesor. Ja mówię, wow, profesor. A jaki to profesor? Od drzew. No. Czyli dendrolog. Faktycznie sprawdziłam, jest coś takiego jak dendrolog. I faktycznie mężczyznę poznałam, wszystko fajnie. Co nie powie, to lipa. Ale chłop bardzo przystojny. Wielki jak dąb. Wygląda jak klon. Brada Pita. Tylko taki bardziej karłowaty. Zresztą nie wypada mówić źle o nieobecnych, tak ja się, także się z tego wycofuję. Ale powiem jeszcze taką jedną sprawę. Nie, ja nie wiem, czy o tych mężczyznach tak powinnam mówić, no ale... No dobrze, no. Ja też parę w takim razie powiem, że z takim klonem też trochę narozrabiałam. Nie wiedziałam, że to jest ksiądz. Po prostu nie ciągnę takich spokojnych i dobrych. Ale no właśnie, potem się dowiedziałam, że przyniosła go kuria pod Białystok i wtedy się wszystko wyjaśniło. Ale powinnam się domyślić, że coś jest z nim nie tak, bo grał na gitarze, jadł kremówki. No i mówił takie rzeczy, Pakosinia, ty to masz takie boskie oczy, boskie usta. Coś za dużo w tym Boga było, nie? No i oczywiście tam kiedyś go zostawiłam, to powiedział, że tak, że będę się smażyć w piekle, że rzuciłam go na amen. Takie wszystkie rzeczy, dziewczyny trzeba być bardzo, bardzo czujną w takich momentach, no. No dobra, o tych mężczyznach tak nie wiem, dlaczego w zasadzie gadam o tych mężczyznach, bo tak naprawdę się przygotowałam z piosenki. Ja przygotowałam dla Państwa piękną piosenkę, właśnie o miłości. Bardzo trudną, ambitną, wręcz niewykonalną. Zresztą Państwo zobaczą, dykcyjnie jest po prostu nie do przejścia. A jak mi najwyżej nie wyjdzie, to jakiś dowcip powiem albo dykteryjkę. To w tym czasami się sprawdzam. A wiecie Państwo, jaką znam ulubioną taką moją dykteryjkę? Może Państwo znają odpowiedź. Wiedzą Państwo, dlaczego Pan Bóg w pierwszej kolejności stworzył mężczyznę? Tak, bo musiał zacząć od zera! I tego się trzymajmy! Dobra, to teraz dla tych, co zrobili Dobra, dawaj mi tą piosenkę. Się
on ryb, choć zjawił się właściwie znikąd. Ale ten żul sprytnie udawał logopedę własną praktyką. W kuchni stanął w owczym swetrze, ze stołu dzbanek strącił nartą. Zapytał, czy mi pory przetrzeć na pyszne danie zwane tortą. Piekłam tyle sporów tart, kupowałam smart nart dla Fredzia. A gdy dziś zadzwonił stat, sama się o siebie martw powiedział. I że mych nie słyszy skarg, bo źle łączy nowy targ. Choć mu pasowałam kark, grała mu jak Kontner Mark. Na cytrze! A to żar. Nigdy, przenigdy nie uwierzy, że tylko o to mu chodziło. Opory zapiekane w serze, nie o miłość. Tyle obiecał mi wnet nic, nie robił sobie z tych obietnic. Dziś znowu sama siedzę w kuchni, znak dla utworów, puchnie brzuchni. Piekłam tyle sporów tart, kupowałam smart nart dla Fredzia. A gdy dziś zadzwonił stat, sama się o siebie martw powiedział. I że mych nie słyszy skarg, bo źle łączy nowy targ jak chytrze. Choć mu masowałam kark, grałam mu jak Kontner Mark. A na cytrze! Powiedział tylko się nie załam. Była domyśliła, że to me chwile z nim ostatnie, by mu ten szal go tuliła mniej delikatnie. Doktorze, ma doktor dzisiaj dyżur nocny. Mama, co? Dzień dobry, panie doktorze. Chyba złamałem nogę. I w czym mogę pomóc? No chyba prześwietlenie i gips, nie? A, no tak, no tak. Nazwisko? Nowaczek. Nowaczek. No jest tak, panie Nowaczek, więc tak. To proszę na prześwietlenie i na gips, tak proszę, za 3 tygodnie. Że co? Dopiero za 3 tygodnie? No tak, niestety wyczerpał nam się limit na gips w tym miesiącu. No ale proszę nie narzekać, tak przesunąłem pana w kolejce ze względu na zły stan zdrowia. To ile normalnie się czeka na taki gips? Siostro, ile się normalnie czeka na gips? 2 miesiące. A skąd ja niby 2 miesiące?